Jak wiadomo, już w poniedziałek odcinek specjalny Sanatorium Miłości, w którym poznamy odpowiedzi na większość nurtujących nas pytań. Niezależnie od tego, czy będziecie oglądać, my z pewnością zdamy wam relacje. A dzisiaj wracamy na chwilę do rolnika. Marta Manowska, jak wiadomo, jakiś czas temu ogłosiła, że nastąpił koniec zdjęć do rolnika i pojechała na urlop do Kazimierza. Nie wiadomo jednak, czy to stricte urlop, czy też znowu jakieś nagrywki, bo Marta jest kobietą zapracowaną, niemniej jednak sporo materiału do rolnika zostało już nagrane. Znamy też większość uczestników z nowej siódmej serii, a ich tożsamość możecie poznać w odcinku na ten temat na naszym kanale. Ogólnie wygląda na to, że sezon siódmy zapowiada się niezwykle ciekawie, bo zarówno rolnicy, jak i ich kandydaci są w tym roku wyjątkowo atrakcyjni i to nie tylko wizualnie. Niektóre osoby też z pewnością zaskoczą i tutaj może niekoniecznie pozytywnie, ale o tym powiemy wam niebawem. Dzisiaj natomiast przychodzimy do was pozytywną informacją, a może raczej domniemaniem pozytywnej informacji. Jak wiecie, a wiecie, bo mówiliśmy o tym od dawna, w tym roku do rolniczej obsady programu wraca kobieta. Po 2 latach samych panów TVP znów przełamie konwencję. Ostatnią z pań w obsadzie była Małgosia z 4. edycji i jak wiadomo, jej obecność w programie była bardzo owocna. Małgosia poznała Pawła, z którym wzięła ślub. Ma synka Rysia i spodziewa się 2. dziecka, tym razem córeczki. Małgosia i Paweł to jedna z absolutnie ulubionych par w programie. Dlatego szczerze dziwiło widzów to, że przez 2 ostatnie edycje produkcja nie zdecydowała się na kolejną rolniczkę w obsadzie. Ale może po prostu brakowało właściwej kandydatki. Na szczęście takowa trafiła się w tym roku, a jest nią Magdalena, ładna i młoda blondynka, miłośniczka motorów i ziemniaczana potentatka. Magda przyznała, że choć jest rozwódką, chce ułożyć sobie życie na nowo, a nawet postarać się o unieważnienie ślubu. Widzowie już zachwyceni są jej osobą. Sama Magda jest aktywna w mediach społecznościowych, gdzie niedawno dodała zdjęcie z tajemniczym podpisem. Czyżby oznaczało to, że Magda już znalazła miłość w programie, konfrontując to z faktem, że Marta Manowska ogłosiła koniec nagrań? Możemy chyba przypuszczać, że tak. Zapowiada się więc owocny sezon, będziecie oglądać.